Czasami zdarza się, że wielka historia zagląda do miejsca, w którym nikt nie spodziewał się jej znaleźć. Wraz z naszymi bohaterami opowiemy wam jedną z nich, związaną z mitem pierwszej Solidarności. Opowiadał pan ostatnio w telewizji o tym, że tak naprawdę nazwa Solidarność, sama nazwa Solidarność jako pewnego rodzaju ciąg skojarzeniowy, to gdzieś tam nasze miasto. Ja sobie pozwolę przeczytać, co ma na swojej stronie Komisja Krajowa w tej chwili. Ma logo NSZ Solidarność, ten z najbardziej rozpoznawalnych znaków na świecie. Znak powstał w strajku robotników w Stoczni Gdańskiej, prawdopodobnie po 20 sierpnia. Solidarność to był jeden z najczęściej powtarzanych wyrazów podczas strajku. Solidarność to również tytuł biuletynu wydawanego podczas strajku. I tak naprawdę to, jeżeli zaczniemy szukać genezy nazwy Solidarność, na stronach Solidarności dowiemy się tylko tyle. I ta informacja jest powielana oczywiście w Wikipedii, czyli mamy wrażenie, że ta nazwa powstała sama z siebie gdzieś tam podczas strajku, a to chyba gdzieś tam też doczytałem z kolei u pana i potem dowiedziałem się od moich koleżanek i kolegów, którzy oglądali program z panem, że to nie było do końca tak. No, było tak, ale nie do końca, tak jak pan słusznie powiedział. Znaczy, rzeczywiście znak graficzny już istniał. Ja go wprawdzie nie widziałem, był na płotach jako zawołanie strajku, jako symbol strajku. Jak jechałem koleją. Chyba w sierpniu 31, to znaczy to nie było 31, 26 sierpnia albo 27. Wracałem ze Stoczni Gdańskiej do Wrocławia. Ten pociąg chyba przejeżdżał przez Pruszcz Gdański, jak myślę. Ja myślałem, że to Tczew, ale później mi znający się na rzeczy wyjaśnili, że nie Tczew, tylko Pruszcz Gdański. Patrzę przez okno, taki ogromny zakład, znaczy czerwona cegła, cukrownia. Potężna ściana cukrowni, tak. I na niej taki napis na czerwonym płótnie. Tak jak były transparenty program partii programem narodu, dzisiaj by się przydało w sam raz, to było napisane tymi samymi literami, co były używane właśnie do tych haseł. Było napisane MKS Solidarność. To ja nie miałem wątpliwości, że to znaczy, że strajk jest w tej cukrowni, że jest to strajk ogólnopolski i że załoga, komitet strajkowy należy do tej sieci komitetów strajkowych, które powiązane są z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Gdańsku i że hasłem ich jest Solidarność, że strajk nie jest o własną pietruszkę, tylko strajk jest o ogólnopolskie, zasadnicze postulaty, te, które są zostały spisane w Stoczni Gdańskiej. I to mi się wryło w pamięć, to MKS Solidarność jako znak, że cukrownia w Pruszczu Gdańskim strajkuje w imię Solidarności, w imię solidarnościowych żądań ogólnopolskich, ogólnokrajowych, można powiedzieć, że narodowych, żeby zrobić przykrość naszym kolegom narodowcom. No i tak, bardzo muszę powiedzieć, że bardzo to zostało mi mocno w pamięci, bo Solidarność była takim wyrazem, ponieważ miałem przekonanie przez cały czas PRL, jak zacząłem tam być o tyle, o ile świadomy rzeczy, że głównym zadaniem władzy jest zniszczenie wszelkich więzi solidarności między ludźmi, żeby były tylko więzi pionowe. Dyscyplina partyjna od góry do dołu, podległość dyrekcji od góry do dołu, tylko więzi hierarchiczne, żadnych więzi poziomych, każda solidarność międzyludzka i jest zagrożeniem, to jest zarzewie buntu. No i jak już strajk się zakończył, dwa razy byłem w Gdańsku. Najpierw, nie pamiętam, który to był, chyba 12 września, pojechałem w Gdańsku z projektem, z wrocławskim projektem statutu dla całego kraju, dla całego związku. Jeszcze nie było w nim nazwy Solidarność.
ale miał to być związek, to tam się wydawało oczywiste. Nasz strajk był strajkiem solidarnościowym z Gdańskiem, z całą resztą Polski. Wydawało nam się oczywiste, że piszemy statut dla całego związku. Więc wymyśliłem, że najwyższy organ powinien się nazywać Komisją Krajową. To mi się skojarzyło z hiszpańskimi komisjami robotniczymi, ładnie brzmiało. I że zakładowe ogniwa powinny się nazywać komisje zakładowe. Natomiast co do regionu, to jednak zarząd regionu został w naszym projekcie. I z tym projektem pojechaliśmy do Gdańska. Tam patrzymy, jest gotowy statut i są dwa szczeble tego związku. Związek się nazywa Związek Wybrzeża, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Związek Wybrzeża. I szczeble dwa, zarząd regionu i zarząd zakładowy. Ręce nam opadły, to znaczy, że Gdańsk się odcina od całej reszty kraju. Poszedłem tłumaczyć, najpierw do doradców, grochem o ścianę kompletnie. Potem jedyny właśnie, to pamiętam, że Leszek Kaczyński tak jakby nam wyraźnie sprzyjał. Ale był sam wśród doradców. Potem do Wałęsy. Wałęsa głowa bolała, go pierwszy raz wtedy widziałem, to znaczy tak, żebym mógł z nim porozmawiać. Mówiłem mu od razu na ty, bo tak jakoś się złożyło. Do mnie też, ale nic wyraźnego nie powiedział. Odesłał mnie do doradców, więc do doradców. No i powiedziałem kolegom z Gdańska, jak nie można nic skórać u biskupów, to trzeba iść do papieża. Miałem na myśli doradców, to znaczy trzeba iść do Kuronia. Kuroń wtedy nie miał wstępu do hotelu morskiego, tylko gdzieś tam u Ani Walentynowicz się przechowywał, że tak powiem. Przychodzę i zaczynam mu tłumaczyć, o co chodzi. No, no dobra, to trzeba się rejestrować. Razem oznacza, żeby, tak, żeby nie różnicowali, żeby władze... No, wyglądało, że rozumie, o co chodzi, więc ja myślałem, że w porządku. Wróciliśmy do Wrocławia, przyjeżdżamy na ogólnokrajowe i wtedy zostałem dokooptowany do prezydium MKS-u, MKZ-u to znaczy, zrobili mnie przewodniczącym delegacji, która pojedzie do Gdańska, koledzy. Jedziemy do Gdańska, tam zastajemy w połowie września, 16 września, dzień przed tym spotkaniem ogólnopolskim. Zastajemy projekt statutu nadal dwuszczeblowy. No więc, i że każdy region, jak chce, to może się zarejestrować na tym samym statucie, z tym, że będzie osobnym regionem. No i mnie szlak trafił. Kolegów z Warszawy tak samo, kolegów z Poznania tak samo i kolegów z Wałbrzycha, z takim górnikiem z kopalni Wałbrzych, ratownikiem górniczym Jurkiem Szulcem na czele. Późniejszym on nie żyje niestety już. Późniejszym przewodniczącym regionu wałbrzyskiego. No i żeśmy się spotkali w nocy w naszej kwaterze, to znaczy Dolnoślązaków kwaterze. I to wszystko było w hotelu morskim. Jeden tylko doradca był z nami, to był wieloletni więzień, jako żołnierz wyklęty. Wiesław Chrzanowski, tak. Tam trzeba przez moment nie. No i Chrzanowski tak nam sprzyjał wyraźnie. Inni doradcy byli w ogóle nieobecni. No i tam ustaliliśmy to, że musi być jeden związek, musi być Komisja Krajowa na czele, to był nasz pomysł, przeze mnie zresztą wrzucony do tego projektu wrocławskiego. I wtedy mi przyszło do głowy, że cholera, ten związek musi mieć odrębną nazwę, tak żeby nikt się nie mógł pomylić, że to jest ten właśnie, ten związek, nie żaden inny. Bo wszystkie inne związki branżowe występowały z CRZZ, z Centralnej Rady Związków Zawodowych, tej rządowej, reżimowej i nazywały się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Włókniarzy, Metalowców, bo ja wiem... Górników, hutników, tak. Górników, hutników i tak dalej. No więc
No to musi być niezależny, jeden ogólnopolski, niezależny, samorządny związek zawodowy. Przyszło mi do głowy ten Prusz Gdański. Solidarność. I wpisałem tam Solidarność wtedy. I jak doszło do spotkania, tych tam było ze 100, 120 osób może, delegatów z regionów, wszystkich regionów Polski. No i prezydium oczywiście manipulowało tym spotkaniem. Doradcy siedzieli w prezydium. Lech Wałęsa wydawało się, że przez nich już ugadany, że się z nimi zgadza. On im powiedział na pewno, że się z nimi zgadza. Oni mu tłumaczyli, że tak będzie ostrożniej, że władza nie chce, żeby było, bo to zbyt groźne dla niej, że był jeden związek za wielka siła, to trzeba z umiarem, jak żeśmy osiągnęli tyle. Tego. Tak sobie to wyobrażam. No i pierwszy punkt porządku dziennego, relacje, co się dzieje w terenie. Każdy wychodził, powiedział u nas, prawda, nas gnębią albo nas nie gnębią, jest tak, jest owak i tak dalej. To była nudna taka, jakby to powiedzieć, odprawa, nasiadówka. Jeden po drugim, co ktoś powiedział, a mówili ludzie z terenu, bo wszyscy się bali być w osobnym związku, wszyscy chcieli być razem z Gdańskiem. Kto się tylko o tym zająknął, to mu przerywali i mówili, że nie na temat, że to jest w następnym punkcie porządku dziennego, będą sprawy organizacyjne. No i Jan Olszewski, świętej pamięci, niedawno zmarły, zgłosił się, to znaczy Mazowsze go zgłosiło, Bujak go zgłosił, że on chce zabrać głos w imieniu Mazowsza. I mimo, że to było nie na temat, on skomentował uchwałę Rady Państwa. W tej uchwale były określone sposoby rejestracji, dopuszczalne sposoby rejestracji nowych związków zawodowych. Albo związki się rejestrują jako branża, albo związki się rejestrują jako terytorialne jednostki. Czyli region albo branża. Nic innego nie może być. Nie może być ponadbranżowego, ogólnopolskiego związku. To wykluczone. No i Olszewski tłumaczył, że to oznacza, rozbicie na regiony oznacza, że można jednym regionom przyznać, jak prawnik mówił, z rejestracji, a innym odmówić. Że można się czepiać statutu, że prawda, tłumaczył, na czym polega pułapka, w którą nas chcą wciągnąć. I jemu też powiedzieli, nie na temat, a ja zabyłem wtedy, po prostu z miejsca. Niech mówi, wrzasnąłem. I sala podchwyciła. Niech mówi. I wystraszyło się prezydium. Pozwolili Olszewskiemu skończyć. No ja już byłem zapisany do głosu i jako pierwszy mówiłem po przerwie w tym nowym punkcie porządku dziennego. No i tam wtedy powiedziałem, wytłumaczyłem, dlaczego nas chcą wpuścić w ten kanał i że Gdańsk wygrał strajk, bo mnie w pewnym momencie przerwali, jak mówiłem o potrzebie Związku Ogólnopolskiego. Ktoś z Gdańska mi przerwał takim obrażonym głosem, jak gdzie był Wrocław, jak Gdańsk strajkował. Ja mówię, a Wrocław wtedy strajkował. Od 26 sierpnia strajku solidarnym z Gdańskiem. I dodałem, Gdańsk wygrał strajk silny poparciem reszty kraju i Gdańsk popełni samobójstwo, jeżeli się od reszty kraju odrąbie. No i na końcu odczytałem projekt uchwały, taki, któryśmy uzgodnili, z tym właśnie końcówką postanawiają zebrani przedstawiciele międzyzakładowych komitetów założycielskich z całego kraju, postanawiają utworzyć jeden ogólnopolski, niezależny związek zawodowy Solidarność, którego siedzibą będzie Gdańsk, a którego obszarem działania będzie obszar całego kraju. No i jak przeczytałem tę Solidarność, to się zrobiła owacja. Wtedy Wałęsa mi wyjął z ręki mikrofon, wyszedł na proscenium i powiedział, no i tak właśnie musimy zrobić. To już nie ma nad czym dyskutować, bo była owacja kompletna. I mówi, no to dobra, postanawiam, tak jednogłośnie, bez
bo widać było, że jest aplauz powszechny, jednogłośnie postanawiam, że przewodniczący delegacji idą na górę, tam jest taki pokoik mniejszy i tam uzgodnimy szczegóły wspólnej rejestracji. Koniec. I tak, no i tak powstał Ogólnopolski Związek Zawodowy Solidarność i stąd się wzięła nazwa, czyli wzięła się w pewnym sensie z Pruszcza Gdańskiego, z napisu na cukrowni. Nazwa związku wiąże się z pewnym transparentem, który w roku 1980 zawisł tutaj za mną, na tej dużej ścianie pruszczańskiej cukrowni. Dotarliśmy do osób, które stały za powieszeniem tego transparentu. Okazało się, że nie był to jeden transparent, lecz dwa. Ja do maja roku 80 byłem mieszkańcem Pruszcza Gdańskiego. Mieszkałem na Chopina. W maju dostałem mieszkanie ze spółdzielni mieszkaniowej i przeprowadziłem się do Gdańska na Przymorze. Ale pracowałem cały czas w cukrowni. Aż do momentu zamknięcia, to nieważne, w każdym razie tam pracowałem. No i dojeżdżałem pociągiem. O tym jeszcze nikt nie wiedział, przecież prasa ani tutaj nie pisała o tym, ani tym bardziej radio, telewizja na temat strajku. Była cisza kompletna. Dopiero można było zobaczyć, jak się osobiście tam pojechało. No więc ja jeździłem pociągiem i widzę, że coś tam się dzieje. Na samym początku, nie? Od samego początku. No i tak wysiadałem sobie właśnie z tej kolejki, jadąc do domu lub odwrotnie. No i szedłem pod bramę stoczni i dowiedzieć się, co tam się dzieje w ogóle. No i pomalutku dowiedziałem się, o co tam chodzi, co się tam dzieje, jaki to jest kraj, z jakiego powodu, że tam tą Annę Walentynowicz zwolnili i tak dalej, to jest strajk poparcia i tak dalej. I to się pomalutku rozwijało. Na końcu był taki zakład tekstylny, bo wtedy nie było żadnych materiałów. Kupiłem tam właśnie takie prześcieradłowe płótno białe. Na Grunwaldzkiej tutaj był chemiczny, już teraz go nie ma. Zresztą jednego, drugiego go nie ma. Kupiłem farby plakatowe i no coś trzeba było napisać właśnie w akcie poparcia dla stoczniowców. No i rozwiesiliśmy w trójkę ten baner nad wejściem głównym do cukrowni. Cztery sznurki, taki długi, przywiązaliśmy do bocznych lamp. I on sobie tak wisiał, nie? Ten baner. No, to było takie wrażenie, to jeszcze wtedy nie byliśmy zorganizowani, nie było żadnych związków zawodowych przecież, to tylko mogła być inicjatywa taka oddolna, czyli nasza. A z boku to było, to nie było na magazynie, tylko to było... No to ten budynek główny to był. I tam u góry były też takie okna, jeszcze kiedyś też można było sobie okno otworzyć i tam sobie wziąć i przywiązać ten właśnie baner. I on wisiał długo. On wisiał aż do chyba tego strajku, który był tu w listopadzie roku 80 w MDK-u, właśnie tych strajk cukrowników. I on wisiał długo. Okres pierwszej Solidarności przerwał 13 grudnia stan wojenny. No wiadomo jak to było, nie? Od razu przyjechała UB. Mieliśmy swoją siedzibę jako Komitet Zakładowy Solidarności w biurowcu na samej górze, na piętrze. No pamiętam to, że to jeszcze wtedy była jeszcze kampania przecież, jeszcze trwała. Kampania i próbowałem dojechać z Przymorza tutaj do Pruszcza. Były ogromne kłopoty. Dotarłem to tylko do, najpierw na dworzec główny. Tam oczywiście byłem zwinięty, przesłuchiwany, ale mnie puszczono. Jak powiedziałem, gdzie pracuję, że muszę jechać do pracy, mnie puścili. Jeszcze wtedy nikt nie wiedział, kto kim jest. Dopiero wtedy zaczynali się rozeznawać, kto jaką funkcję pełnił i czy jest groźny, czy nie jest groźny. Ja się okazałem tym niegroźnym, także mnie puszczono. I dojechałem później do Świętego Wojciecha, a tam później wzdłuż torów na piechotę. Muszę było czym. Wychodziłem, a późno wychodziłem ze stoczni, bo w stoczni się odbywało posiedzenie Komisji Krajowej. Ja tam, Rólewski przedstawił projekt uchwały, ja projekt oświadczenia. Dogadywaliśmy się, żeby nie było
kontrowersji między nami trochę ociosałem ten projekt uchwały Rudeckiego, bo był zbyt zadziorny na moje oko. Dogadaliśmy się, ale przez to nie zdążyłem z Władkiem Frasyniukiem i kolegami z Wrocławia na pociąg ostatni, który szedł z Wrocławia. Jakbym się załapał z nimi, to bym był w podziemiu, a przecież wzdychałem do tego, jak siedziałem w kryminale, to tak, o Boże, żebym ja tak zdążył pobyć w podziemiu. Nie wiem, czy było do czego wzdychać, ale nie zdążyłem. I jak wychodziłem, to chyba taki intelektualista gdański, Olek Hall, chociaż wychodził i powiedział mi, czy był w stoczni, powiedział mi, że zaczynają aresztować chłopaków z RMP, z Ruchu Młodej Polski. Aresztować. Myślę sobie, cholera, to może oni nie będą tego robić, bo już się spodziewaliśmy pod osłoną Sejmu, czyli ustaw sejmowych, tylko pod osłoną nocy, co było logiczne skądinąd. No ja wyszedłem ze stoczni, idę na dworzec, patrzę, nie cholery żadnego, że ja rozpoznawałem, jeszcze z dawnych czasów rozpoznawałem, czy mam ogon, czy nie ma. Nie mam ogona. Pusto na ulicach, ciemno, 12 dochodzi, nie mam żadnego ogona. Doszedłem do dworca, no tam ci już pojechali do Wrocławia, pociąg do Wrocławia ostatnio odszedł. Sobie myślę, cholera, co, może pojadę do Sopotu, bo śnieg padał i zaczynały się spóźnienia. Jak będzie duże spóźnienie, to pójdę spać. Jak nie będzie dużego spóźnienia, to pojadę do Warszawy i tam zrobię nocną przesiadkę na Wrocław. No i spóźnienie było duże, głośnik zacharczał, że około 2 godzin opóźnienia. Mróz, sypie. Idziemy z dwoma kolegami jeszcze z Jeleniej Góry, tak samo czekali jak ja. Idziemy do hotelu. Przyszliśmy do hotelu, ja miałem tak, rzecznik prasowy był, to chody miałem. To miałem pojedynkę, pokój pojedynkę. No, wchodzę do tej pojedynki, rozebrałem się, nie zdążyłem wziąć prysznica. I słyszę pak, 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 drzwiczki trzaskają od samochodów. Podchodzę do okna, a tutaj to nyski, z nysek wysiadają zoomowcy i się tak rozsypują. Ja biegiem na drugą stronę, na plażę, patrzę, na plaży stoją, na śniegu, co metr, i przytupują nogami na mrozie. O kurczę, myślę sobie, się zaczęło. No to wpadnę do Mazowieckiego. Miałem nosa, bo tam się zeszła cała watacha u Mazowieckiego. No i debatują nad tym, co może oznaczać, że ZOMO otacza hotel. Jakby było nad czym debatować. No to ja się tak rozejrzałem i myślę, a czy ktoś chce skorzystać z łazienki, wziąć prysznic. Tak na mnie popatrzyli jak na wariata. Ja byłem świnia, prawdę mówiąc, bo ja wiedziałem już ze swoich doświadczeń więziennych, że łaźnia jest raz na tydzień. Więc póki co trzeba się umyć. Nikt nie chciał, to ja wszedłem, to może ja wszedłem, wziąłem ten prysznic. Zapamiętali to wszyscy potem, że taki byłem cwaniak. No i później jak przyszli po nas, doszli do naszego piętra, bo oni szli z dołu tam do góry, wylegitymowali wszystkich, skuli nas kajdankami, tylko Janka Strzeleckiego nie skuli, bo on nie miał dowodu, tylko się wylegitymował legitymacją służbową ze zniżką Polskiej Akademii Nauk i tam było napisane, że on jest doktor Jan Strzelecki. To ja miałem jeszcze lepszą, że doktor habilitowany, ale nie przyszło mi do głowy, że tym się należy, jego nie skuli. No więc ja byłem skuty. Pojechaliśmy do koszar ZOMO i tam nas zakwaterowali, to znaczy najpierw, no a co tu opowiadać, męczeństwo wielkie. No i tam nie zrobili porządnego kipiszu, znaczy rewizji osobistej, bo w ogóle byli speszeni ci milicjanci, którzy nas zabierali. I potem jak brali, wieźli nas do Strzebielinka, gdzie był ośrodek zewnętrzny, to nad ranem nas zabrali, ośrodek zewnętrzny więzienia w Wejherowie. Strzebielinek, tak? Dobrze mówię? Tak, Wejherowie. Tak. No to już nie kipiszowali w ogóle, nie sprawdzali. Wszystko, co miałem ze sobą, tam była uchwała, tekst uchwały, którą pisałem, czy oświadczenie pisałem.
przez które wpadłem, bo chciałem właśnie w poprawkę koniecznie wejść na obrady, żeby tę poprawkę zgłosić. No i strasznie byłem wściekły, że się dałem złapać. No i potem Strzebielinek, a dalej? W Strzebielinku siedziałem jakieś 10 dni do Sylwestra, do 31 grudnia. I 31 grudnia nagle pakować się. Ja patrzę, kto się pakuje ze mną i widzę, że tak, Kuroń, Rulewski, Jaworski, no sama ekstrema taka, Wujec. No i myślę sobie niedobrze. Przechodzimy między szpalerem Zomowców do Suki, a Zomowcy szydzą na baczność przed panami ministrami, pojadą do ciepłych krajów. To mi nogi zmiękły, bo myślałem, deportują nas. No ale nic, wsiadłem do Suki i w Suce, jak jechaliśmy przez Gdynię, to ja tak machałem do ludzi na ulicy. Skąpo, bo tam noc, środek nocy, mało ludzi. No ale mi przykuli rękę do oparcia z przodu, więc już nie mogłem machać. Potem widzę, wyjechaliśmy, gdybym już jeździł do Gdyni, tak jak później jeździłem do Teściowej, na Pogórzu Górnym, to bym wiedział, gdzie jesteśmy. Ja nie bardzo wiedziałem i zobaczyłem port kontenerowy z góry. Tam taki jest ślimak. Tak. No i myślę sobie, no to niedobrze, wiozą nas na prom. Ale później wyjechaliśmy dalej, skręcamy w prawo i widzę, że jedziemy, Wojsko Polskie napisane, jesteśmy w Koszara. No i też śniegu pełno, napis Wojsko Polskie, wjeżdżamy, myślę sobie, przenoszą nas do Koszar zamiast do kryminału. No dobra, może być. A to lotnisko, widzę płytę i znowu miękkie nogi, dopiero jak zobaczyłem, że stoi oświetlony helikopter, no to znaczy, że lot jest krajowy, w porządku. Czym zatem była i jest Solidarność? Czym były wybory roku 1989, których rocznicę właśnie obchodzimy? Nie ma ciągłości między Wielką Solidarnością z lat 80-81, a tym, co było później. To dotyczy także 89 roku. Dlaczego? Dlatego, że Wielka Solidarność została zniszczona, złamana. Tak to trzeba powiedzieć. Myśmy pisali, wierzyli, Solidarność żyje, ale ona została zabita przez stan wojenny. Żeby wyjaśnić, co ja mówię, wbrew temu, cośmy pisali na ścianach. Tamta Solidarność była psychologicznie rzecz biorąc rewolucją. Znaczy to była szczególny stan ducha ogromnych mas ludzi, którzy spędzali prawie całe swoje życie z pochylonym karkiem. Prawda, no, nie musieli się identyfikować z komuną tak zwaną, czyli z rządzącymi, z systemem, ale wiedzieli, że nie można się buntować, wiedzieli, że trzeba mówić, trzeba robić i mówić to, czego zwierzchność wymaga. Chodzili grzecznie na wybory, które nie były wyborami. Chodzili na pochody międzynarodowe, na pochody pierwszomajowe i machali towarzyszom na trybunie. Do partii się zapisywali, no bo jak ktoś był lekarzem, chciał zostać ordynatorem, był bezpartyjny, to nie mógł. Trzeba się było zapisać, każdy to rozumiał, prawda? Czyli był taki cichy, codzienny konformizm i konieczność życia z takim trochę pochylonym karkiem. I raptem w tym 80 roku ci ludzie poczuli, że chcą, muszą żyć jako ludzie wolni. Wyprostować kark, połączyć się z kolegami, zwłaszcza ci, którzy rzucili hasło do strajku, do wstępowania do nowego związku zawodowego, do Solidarności i tak dalej, którzy się poczuli, no tak jak Joanna d'Arc, przepraszam, że to na francuski wzór, przeważnie byli to mężczyźni, bo to Polska jest dosyć męskim krajem takim, ale chociaż kobiety w Solidarności odgrywały też bardzo ważną rolę i wśród inicjatorek było bardzo dużo kobiet. No wszystko bez względu na płeć. Oni
wyrywali się pierwsi, porywali za sobą innych, prowadzili za sobą innych i poczuli od tego momentu, że od tej chwili są panami samych siebie. Nikt ich nie zmusi do ugięcia karku. Nikt ich i ich kolegów, ich zakładu, ich załogi, ich związku, ich kraju nie zmusi do uległości. Wszystko będziemy robić po swojemu. Z rozwagą, o tyle o ile, z tą rozwagą bywało różnie, ale po swojemu. I to jest ten stan ducha, to jest rewolucja. Kiedy przyszedł stan wojenny, już nie mówię o tych 16 miesiącach, w czasie których działy się różne rzeczy, między innymi takie, które osłabiały tę siłę duchową tej Solidarności. No ale jak przyszedł stan wojenny, to on tak był zorganizowany, żeby każdy mógł zobaczyć, że żarty się skończyły. A jak komuś nie wystarczyły afisze na murach, sąd wojskowy za udział w strajku, sądy wojskowe nad cywilami, czołgi na ulicach, wszystko, no to proszę bardzo, jak się zaczął strajk, mnie opowiadali, jak się zaczął strajk w Rawarze. To był taki zakład w Warszawie, który produkował radary dla wojska. Ponieważ wojskowy zakład, jeden z pierwszych do pacyfikacji, przyjechał czołg i pułk zomowców. Czołg wybił dziurę w murze, przez dziurę weszli zomowcy, doszli do hali, gdzie siedzieli strajkujący, weszli na tę halę z bronią długą, dowódca do strajkujących, wychodzić. Cisza, milczenie. Nie wyjdziecie? Cisza, milczenie. Ładuj broń do swoich. Trzask, trzask. Ci ludzie siedzą i patrzą w te dziurki, prawda? Prosto w lufę tych naładowanych karabinów. Cisza dłuższy czas, po czym jeden wstaje, wychodzi, drugi wstaje, wychodzi, coraz więcej, wszyscy pomału wychodzą, dają się spokojnie wyprowadzić do bramy, tam się dają wylegitymować, no i słuchają polecenia jechać do domów, niektórych aresztowano od razu, komisję zakładową ma się rozumieć, a pozostałym do domu jutro rano normalnie do roboty. I ci ludzie no, postąpili rozsądnie, nie byli powstańcami, tylko strajkującymi. Nie mieli broni, nie mieli co walczyć, nie na to się decydowali. Decydowali się na twardy, solidarnościowy strajk w obronie swojej wolności i swojego związku. Czyli trochę tak jak powstańcy, ale bez broni i bez determinacji wojennej. I stanęli oko w oko ze zbrojną przemocą i się ugięli, co było rozsądne, ale co jest nie do zapomnienia. To się pamięta o sobie samym, że ja się złamałem w obliczu zbrojnej przemocy. I ta wiedza o sobie samym jest wiedzą traumatyczną. Taki człowiek przestaje czuć się wolnym w tym sensie, o którym mówiłem. Znaczy przestaje czuć się Joanną d'Arc. On już tak łatwo nie stanie do walki. I ten przełom psychiczny to było to, o co chodziło autorom stanu wojennego. On zniszczył to zjawisko psychospołeczne, jakim była pierwsza Solidarność. Przetrwała konspira solidarnościowa, która zachowała znak firmowy i nazwę, bo bez tego oczywiście byłoby kompletne dno. Nie można było rozstać się z symbolem Solidarności, bo wtedy podziemie nie miałoby już żadnych szans. Ale w konspiracji znalazła się, to była konspiracja kadrowa, stosunkowo szczupła, liczebnie w porównaniu z masowym związkiem. I o tożsamości, o sposobie porozumiewania się między sobą także jasno antykomunistycznej. Pierwsza Solidarność nie posługiwała się językiem antykomunizmu. Młodsi w to nie uwierzą, bo myślą, że zawsze mówili wszyscy jak żołnierze wyklęci. Ale w przeciwieństwie do żołnierzy wyklętych byli ludźmi rozsądnymi i wiedzieli, że żaden Anders, ani żaden Amerykanin na białym Pershingu tu nie przyjedzie ich wyzwalać, że muszą jakoś radzić sobie sami. No więc co przeżyło z Solidarności? Pamięć.
pamięć, że przez 16 miesięcy byliśmy wolni w zbiorowości, silni, zdolni do wymuszania swojego. No i to była ta czynna wolność razem ze wszystkimi naszymi współwojownikami. I tej pamięci zabić nie można. To się opowiada dzieciom i to się przekształca w mit. Więc Solidarność przetrwała jako mit. Dlatego jak były strajki w 1988 roku, dwie fale strajków były, to na przykład na Śląsku, gdzie powstało 10 komitetów strajkowych w kopalniach, które utworzyły w 1988 roku w lipcu. Utworzyły międzyzakładowy komitet strajkowy i wysunęły żądania socjalne, płacowe, ale spięli to jednym żądaniem wspólnym. I domagamy się przywrócenia pluralizmu związkowego, w tym przywrócenia prawa do działania NSZZ Solidarność. Dlatego, że oni wiedzieli, to byli młodzi robotnicy. W Solidarności w ogóle nie byli. Podziemia już nie było. Nikt z podziemia tam nie był wśród inicjatorów tego strajku. Potem jeden czy dwóch przyjechali, prawda, ale już nie oni to prowadzili. To byli ludzie, na których silnie podziałało, jakim zagrozili powołaniem do wojska. Ludzie w wieku poborowym, młodzi. Pierwszej Solidarności nie pamiętali, ale oni wiedzieli, że żeby się dogadać z krajem, uzyskać poparcie w innych ośrodkach, muszą wysunąć sztandar Solidarności, wspólny mit. I przeżył mit. Ten mit wygrał wybory w 1989 roku, a jak wygrał wybory, to przeniósł swoje zawierzenie na tych doradców, którzy byli wokół Wałęsy. I można powiedzieć, wygrał te wybory mit i niewielkie stosunkowo grono ludzi wybitnych, intelektualistów często, nie tylko intelektualistów, także robotników, na przykład Frasyniuk, na przykład Bogdan Lis, prawda, i tak dalej, ale w sumie dźwigających na sobie symbol tamtej Solidarności. Tamtej Solidarności dawnej już nie było, czyli nie było takiej siły, która zdolna była swoich przywódców, swoich wybrańców do parlamentu trzymać za frak i mówić, macie zrobić to, bo my sobie tego życzymy. To była istotna bardzo zmiana. No więc 89 rok to już nie jest pierwsza Solidarność, ale to jest pewien zryw społeczny, dlatego że w wyborach czerwcowych one by nie przyniosły aż takiego efektu, gdyby nie to, że zaktywizowało się mnóstwo ludzi, zwłaszcza inteligentów, niekoniecznie z podziemia, ale tych, którzy sentymentalnie, uczuciowo byli związani z pierwszą Solidarnością i z, no i czuli, że jest okazja, żeby chwytać wolność. I ci ludzie założyli komitety obywatelskie i przeprowadzili kampanię wyborczą. Przecież ja byłem członkiem Komitetu Obywatelskiego, ale nie inicjatorem we Wrocławiu. Jednym z inicjatorów był Rafał Dutkiewicz, do niedawna prezydent Wrocławia. No i oni, to już było młodsze pokolenie, ale pamiętające owszem lata 80-81. I ja czułem taki szczególną atmosferę, jaka towarzyszy no przypływowi takiej potrzeby, że ci ludzie muszą, czują mus działania. Wiedzą, że jest okazja i czują, mają mus działania, mus wygrania wyborów. W tym wypadku się udało dzięki temu. Ja nie chciałem kandydować w tych wyborach, to nie będę już opowiadał, dlaczego, jak to się stało, że się nie mogłem wykręcić, bo ja chciałem iść na uniwersytet oczywiście, wrócić do pracy na uniwersytecie. Ale nie dali mi paszportu w bezpiece, żebym mógł pojechać na wykłady do Francji, bo byłem zaproszony w maju i czerwcu, miałem być na wykładach w Paryżu.
No nie dali mi paszportu, byłem chyba jednym z ostatnich. Basia Labuda i Władek Frasyniuk tak się śmiali i mówili, no widzisz, nawet ci paszportu nie dali, teraz musisz zostać senatorem. No i zostałem. W czerwcu 1989 roku to był nasz los na loterię, które umieliśmy wygrać. I to trzeba cenić i czcić. Bo Polska zawsze chodzi w takiej kiepskiej glorii pechowca, wieczny pechowiec. Zawsze wszyscy nas zdradzali, nikt do tego ciągle nam się nie udawał. Wreszcie nam się coś naprawdę udało.